Macie, Kuba zawodnik jest super technikiem, super, naprawdę jest niesamowity. Ja pamiętam jego walkę z Walerii Dymitrową, była niesamowita, naprawdę. Kuba też jest zawodnikiem, który dużo startował w mistrzostwach juniorów. Miał później pewną przerwę, kilka lat przerwy w startach, teraz powrócił jakiś czas temu, więc czekamy na jego medale kolejne. Kuba walczy z zawodnikiem z Gruzji, utytułowanym zawodnikiem, już nie aż tak młodym, nie wypominając nikomu wieku. Kuba jest niesamowity, to właśnie to wejście jego w te cuki jest cudne, naprawdę. No mają rozpracowanego tego przeciwnika, tak, zobacz. Jego trener, Szihan Paweł Orysiak, zna wszystkie walki z YouTube'a, które są na pamięć. Także tak. Jezu, no, zobaczcie, jakie fantastyczne kakato. Ale kakato. O milimetry minęło głowę Gruzina. No, Gruzin musi się pilnować. Jest bardzo utytułowany. On był w organizacji ICO, prawda? Chyba tak. Przeszedł tak do nas. Ale zdobył drugie miejsce na Mistrzostwach Europy w Walencji w 2024. Już tutaj u nas w... Tak, po drodze pokonał naszego zawodnika Maćka Mazura, a w finale jednogłośną decyzją sędziów wygrał z Eventasem Guzauskasem. Tak, także tak, to też... Tak. Oj, popychamy. Ale sędziowie nie widzą, okej. Okay. Znaczy jest okej. Okay. To tylko mi się tak wydawało. Pięknie walczy Kuba. No zobacz, jakie te ciosy przekłada, jaką siłę ciosu przekłada w tą rękę. No jest super, naprawdę. Ale i widać wewnętrzne technikę wchodzi. Klubu technikę ma. Tak. Technikę ma super, naprawdę. Tutaj i jest Kuba, widzę, że mentalnie dobrze nastawiony. Nie patrz, jak on idzie. On pierwszy zaczyna, jest super. Zobacz, jak wyłapuje też te pchnięcie na gedon, wszystkie na blok. Tak jest. I shita takie, to wszystko ma, wychodzi z biodra, wychodzi z konkretnego uderzenia. Nie ma lekko ten Gruzin, nie ma lekko. A Kuba też ma bardzo trudnych przeciwników, zazwyczaj już na samym początku w mistrzostwach. Na Mistrzostwach Świata Open w Tokio w zeszłym roku, w pierwszym dniu mistrzostw, już w drugiej walce trafił na Litwina Edgara Seczyńskiego, a Edgar wiemy, że był trzeci na Mistrzostwach Świata Open. Edgar też jest klasą samą dla siebie. Tak, więc no widać, że tutaj bardzo trudny zawodnik. Tu Kuba trochę się już irytuje z faulami Gruzina. I skazanie sędziego głównego jest Czujić. No i Kuba wyrusza pierwszy. Bardzo mi się podoba postawa Kuby. Naprawdę, to jest niesamowite. No Gruzin też wie, że on przełożył przełożył. Nie. No, te uderzenia są. Są. One mają swoją wagę, to widać. To gruzińska szkoła, to ona jest tak. Widać, że jest tak. Ogrom tych technik. Kuba musi to też przełamać, żeby... Ciężko jest przełamać tak przeciwnika. Ja wiem o tym coś sama, że ciężko jest, jak już się włączy ten swój przeciwnik, drugi bieg. Ciężko jest, naprawdę. Ja jestem całym sercem za Kubą. Nie może się przebić przez ten Nie może wybić... Ja miałam to samo. Ja też nigdy nie umiałam znaleźć recepty na te zarzucanie mnie ciosami. I przez to też przegrywałam bardzo, bardzo często. Niestety z sercem jestem za Polakiem, natomiast...